Hej, cześć i czołem, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Prince of Persia. Znowu pozbawiłeś nas. Ups. Dwa trony. Trzeba to zrobić to w ten sposób. Zwycięstwa. Ile razy cię przestrzegałem, że pójściwie za tą dziewczyną nie wyniknie nic dobrego. Nie bylibyśmy tutaj, gdybyś był skupiony na zadaniu. Dość! Ty to mnie obrażasz i wyzywasz. Nie wiem, co planujesz, ale wiem, że ci nie ufam. I wstydzę się, że kiedykolwiek ufałem. Mam jedynie szlachetne zamiary. Rozumiem już, co znaczy być szlachetnym. Ty nie masz z tym nic wspólnego. Ty zadufany w sobie dra... Wytrzymywałem z tobą zdecydowanie zbyt długo. Bądź cicho, daj mi skończyć moje zadanie. Potem zobaczymy, co chcesz zrobić. O, no tak, zapomniałem, kto tu naprawdę rządzi. No nie, brakuje mi tutaj muzyki na ten moment. Powinna jakaś być. Jak na mój gust. Ale nie wiem. Chociażby taka. O muzyce mowa. Muzyka zawsze dodaje jakiegoś klimatu. A bez muzyki... niestety potrafi być smutno. Chociaż muzyka też potrafi wprowadzić smutny nastrój. Nie w tę stronę. Tutaj mamy stwora. A coś, nie można go zabić. Dobra, ale mamy inne stwory. Dobra. Ciężko je zabić, ale daje radę. Dobra, nie mogę chyba tutaj iść, bo to tak wygląda, zobaczcie. Tutaj. Ale co dalej? Jakby tutaj niżej mamy zejść. Dobra. Ty mi zjedź, a nie się obracaj. Dobra, musimy naładować energię. Niestety to jest motyw bardzo ciężki. Czasowo nieciekawy, jeśli chodzi o ten. Dobra, musimy skoczyć do przodu. Ach, co to w ogóle było? Generalnie miał tu być skok. O, tak. Dobra. No i gra. Teraz mamy biec tutaj. W tę stronę teraz. Niestety koniec muzyki. Fajnie kamera tak jakoś za nim chodzi, jak skacze w ten sposób. Dobra, idziemy. Nie będziemy się... albo dobra. Nie możemy też za dużo życia stracić. Ups. Dobra, mamy ten. Co się stało z tym? Z piaskiem? Płonęliśmy? O, takiego kombosa jeszcze nie zrobiłem chyba nigdy. Dobra, chyba mamy zejść tutaj. Gdzieś. Ale gdzie? Okej, tędy. Posłuchaj mnie dobrze, książę. I rozejrzyj się wokół siebie. Jesteś w studni. Ale czy słyszysz wodę? Czujesz jej mokre objęcia? O, wydaje mi się, że jej nie ma. Chyba wezyr ją osuszył. Jak sądzisz, jak długo będziesz w stanie wytrzymać? Jak długo utrzymasz kontrolę nad swoim ciałem? Chodź, znalazł mi piaski. Dobra.
Dobra, mamy piasek. Nowych wrogów to będzie nieskończoność. Więc, o, dobra, mamy idealną sytuację. Jakby nie było, ma rację, nie mamy za dużo czasu. Cofniemy się do momentu, kiedy zyskaliśmy piaski, więc nic nie stracimy. Dobra, udało się. Jakimś dziwnym trafem. Co tu się dzieje? Czujesz suchość w ustach? Co? Co tu się stało? Albo mieliśmy to inaczej zrobić. Zawsze zrobię coś po innemu. Okej. Nie możemy tego tak zrobić. Na spowolnienie. Poleć to. No co jest? Dobra. Teraz jeszcze niżej, jeszcze niżej. Czas jest cenny, czas ucieka. Czas jest tym, czego ci brakuje. Dziwne to było, ale się udało. Chciałbyś się napić. A w końcu do wody dojdziemy w jakiś sposób. Pytanie tylko kiedy. Nie, zaraz. Coś tu jest nie tak. Co my mamy tu zrobić? Jesteśmy w ten sposób. Na mnie to wygląda, jakbyśmy mieli iść tam. Ale w jaki sposób? What the fuck? A, tutaj. Dawaj, nie mamy czasu. Dobra, tu coś jest, jakiś przycisk. Dobra. Miecz ojca. Co on tu robi? No daj spokój. Naprawdę sądziłeś, że znajdziesz go tutaj żywego? Po wszystkim, co przeszedłeś, masz ciągle nadzieję? Och, ojcze... Co ja zrobiłem? No więc co teraz? Zbierzesz wystarczająco dużo piasku? Znowu cofniesz czas? A może będziesz mógł wrócić na Wyspę Czasu i wrócić do okresu, w którym wciąż dałoby się go uratować? A może gdzieś po drodze wyciągniesz jeszcze jakąś dziewicę z opałów? Nie! Masz rację. Byłem jak dziecko. Naiwny i arogancki. Zawsze pędziłem, żeby naprawić swoje błędy. Nie stawałem twarzą w twarz z konsekwencjami swoich działań. Dość tego. Akceptuję to, co zrobiłem. I wszystko, co z tego wynika. Co się dzieje? Nie masz wody? W jaki sposób... Nie masz już nade mną władzy! Zgiń! Wracaj do swojej czarnej dziury, która cię zrodziła i nigdy więcej mnie nie kłopocz! O, mamy miecz ojca jako drugą broń, ale zapewne... Nie, nie możemy go wyrzucić.
ale oślepiamy potwory, jakby nie patrzeć. Wydają się nie lubić światła. Ale mimo wszystko i tak zauważcie, że on się odzywa podczas walki. Czy jest tu jakieś wyjście, czy generalnie mamy z nimi walczyć aż do końca? Bo są drzwi, ale nie widzę nic więcej poza tymi drzwiami. Ale może coś jest, jakiś przycisk po drugiej stronie? Nie? Nie, no nic tu nie ma. Są te drzwi. Zaraz. Skoro są drzwi, to musi być i przycisk. Albo dźwignia, cokolwiek. Ale tu nic nie widać. No i tam. To wygląda na jakiś labirynt w ogóle. Dobra, na pewno nie tutaj. Mamy bug, czy co? A mamy zbugowaną grę. Super. Czarne tekstury. Oh my god. Serio? Powiedz mi, gdy będziesz chciał jeszcze posłuchać. Spróbuję rozwiązać to jakoś, ten problem. Potrzebujesz chwili. Okej, okay, rozgryzłem problem. Mianowicie... Nie wiem, nie, tutaj nie wiem, coś jest zbugowane, nie mam pojęcia, czy to ma tak być, czy nie. To mamy te drzwi, prawda, naprzeciwko. Jakby były te drzwi stalowe. I tutaj była też ściana. Trzeba było ją zniszczyć, bo ja nie mam podpowiedzi. Ja zapomniałem, że mam wyłączony samouczek, stąd też nie mam podpowiedzi związanych z grą. To może pewnie źle. Trzeba było przytrzymać przycisk E, czyli od drugiej broni. Od broni, które mamy w drugiej ręce. O, w ten sposób. I zniszczyć ścianę. Po prostu. O, coś takiego. Wtedy ściana runęła, tu jest zapis od razu. Więc o tyle dobrze. Ja nieco zmieniłem ustawienia graficzne. Powinno to wszystko teraz lepiej wyglądać. Wcześniej miałem słabsze ustawienia graficzne, bo miałem błędy. Różne takie jakieś krzaki się pojawiały. Możesz nie widzieć tych stworów, ale wciąż je słyszysz. No dobra, nie widać ich. Mamy jakieś egipskie ciemności. To wygląda, jakby można było tędy wejść. Dobra. Mamy jakiś znowu OP miecz. No dalej jest jakaś skrzynia, ale już ją w sumie olejemy. Nie ma na ten moment to żadnego znaczenia. To mamy kolejny zapis, ale po tej ścianie nie możemy biec. Bo jest tam dziura w ścianie. Także nie ma opcji. Chyba kolejny stwór. Dobra. I mamy kolejny jakiś prosty zapis. Tyk.
No, na tych wyższych ustawieniach ta ręka się tak bardziej świeci. Miałem właśnie takie błędy graficzne, jeśli grałem na wysokich ustawieniach. Na przykład w menu miałem cały czerwony ekran, znaczy taka czerwona poświata była. Jakby nałożyć taki filtr w Photoshopie. Co było irytujące. Nie zawsze, no właśnie nie wiem. No. Może to też kwestia, że już na przykład gra na nowszych kartach graficznych gdzieś tam szwankuje. Albo na nowych kartach graficznych. Na nowszych sterownikach może. Coś tam wariuje. No i co to? Aha. Jeszcze na dół. Zastanawiałem się też nad zagraniem w wersję Prince of Persia z 2008 roku. To taka właśnie kreskówkowa trochę wersja z księciem Jeliką. Kiedyś tam nie mogłem się do niej przekonać, ale ją przeszedłem. Mimo wszystko. Tak, z biegiem czasu mogę powiedzieć, że nie była to tragiczna część. Ale też nie była to jakaś najlepsza. O właśnie, zobaczcie, jak rozwalić taką ścianę. Cyk. Wreszcie zobaczyły prawdziwą naturę jego drugiej połowy. Czy następnym razem mam rozpocząć opowieść od tego okrutnego... Może jednak przeliczyłem się, że to będą... Szeptał mu do ucha, że to będą delikatnie trzy odcinki, dwa odcinki i będzie koniec. Ale wygląda na life upgrade. Umysł księcia ale zmieniło? Średnio to wygląda. Wyrabiam błędy w tej grze. Bo to nie był nowy upgrade. Tędy zapewne mieliśmy iść po prostu. Dobra, nara, frajerze. Pójdziemy do góry. Dobra. Co tu się stanie? Mamy coś takiego, dobra. Czyli uruchomiliśmy mechanizm. Związane z jakimiś blokami. No, tylko nie te psy. Te stwory wydają się żywić piaskami. Zabij mnie, zanim zabiorą ci ich więcej. Dobra, te walki nie są jakieś specjalnie skomplikowane, więc olejemy je. Dobra. Po co był ten wyskok? Tu jest jakaś kolejna dźwignia. Co tu się dzieje? Aha, teraz to się obkręca. No dobra, czaję. Mamy zejść na dół. Tu jest znowu zapis na dole. Ale nie będziemy drugi raz zapisywać.
Robimy to w ten sposób. Też można. Aha, padł na strzała. Nie będziemy się z nimi bić. Szkoda czasu i energii. No, chyba, że musi... Dobra. Tędy. I tędy. Czy my tu nie byliśmy czasem? No nie, ale to jest już takie podobne miejsce. Cyk. Już na mnie czekają po drugiej stronie. Zrobimy combo. Nie miałem specjalnie nic do gadania do stworki. Kurczę, przez to, że one tu przychodzą, to on się nie chce skupić na tej ścianie. O, odwraca się. Co? Nie wiem, co tu się stało. Ciekawe, co tam jest na dole. Czy to jest jakaś lawa, czy co to jest? Czy jakaś energia? Co się dzieje? Tutaj? Jeszcze wyżej? Tutaj? I do góry? Jep. Ta gra mniej więcej do tego momentu doszedłem raz albo dwa. Mimo wszystko idzie to jakoś w miarę prosto. No to ten motyw będzie ciężki. No, teraz. Cyk. Cyk. Zobaczymy, czy nie ma jakichś piasków. Jest jeden. O, ten błąd graficzny, o którym mówiłem. Zobaczcie. Jakie to piękne. Dobra, dojdziemy na oślep. Jeśli potrzebujesz chwili przerwy. Zobaczcie, zmienię na z powrotem średnie, czy tam niskie. Błędu nie ma. Magia. Na średnich, jeśli byśmy ustawili. O, jest jakaś tam poświata, prawda? Wygląda to trochę lepiej. Dobra, w tym miejscu sobie skończymy kolejny odcinek. I zapraszam was do kolejnej części. Zagrajmy w Prince of Persia 2 Tron. Trzymajcie się, na razie, cześć.